pokazać wam. Tu się też nic nie zmieniło chyba, ale zmieniło się to. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem pan Burza, dawno mnie tu w sumie nie było. W każdym bądź razie dzisiaj zrobimy sobie coś. Czyli przedstawienie świata, bo w sumie odkąd wtedy w sumie. Ty właśnie wy tego nie widzieliście chyba, przepalary. Dobra, wszystko wam pokażę. W sumie nie pamiętam, czego wy widzieliście, czego nie. Mam tutaj złoto, mam tutaj trochę jedzenia. Mam przede wszystkim mendigową zbroję, mendigową elytrę, mendigowy kilof. Tak przede wszystkim. A wy zostawcie subika z dzwonem, bo dużo ludzi nie subskrybuje, a fajnie jakbyś ty zasubskrybował kanał. I nie mówię o tym, co subskrybuje, tylko o tym, co ogląda odcinki, a nie subskrybuje, bo dużo ludzi po prostu ogląda i nie subskrybuje. Dobra, mam nadzieję, że już się wypowiedziałem na ten temat. Zostaw suba po prostu. Lajka też, bo lajków coraz chciałbym, żeby było więcej. Zbierzmy sobie tą trzcinę cukrową. Więc pokażę wam, co się tutaj zmieniło. Także tak. To widzieliście. Skrzyneczki. Co w skrzyneczkach ma być? No nie wiem. Odłamki netherrightowe. Tutaj taki syf. Tutaj jest szkło. Zaraz wam pokażę po co. Tutaj troszkę mięska jeszcze. W sumie zabrałem stąd mięsko. No co, golden karoty, no mam złotą farmę złota, nie złotą farmę. Więc co się dziwić, gold apple tutaj. Wszystko chyba praktycznie co było. 8 diaksów, zaraz wam pokażę dlaczego 8. No i dobra, farma, nic się nie zmieniło. I właśnie dlatego z 8 diaksów, bo zrobiłem całego takiego beacona. W sensie, wiecie, ogólnie na diaksach nie byłem. Byłem na żelazie i przez przypadek znalazłem dwie rudy diaksów, więc w sumie śmiesznie. No ale co? Tak się mniej więcej to prezentuje. Beacon, który zdobyliśmy. Tutaj mamy farmę. No, większość się nie zmieniło w tej okolicy, tak? Więc, o Jezu, nie mamy litry, dobra. Więc chodźmy tutaj pokazać wam. Tu się też nic nie zmieniło chyba, ale zmieniło się to. I pewnie powiecie, co to za dupny kloc? A ja wam odpowiem, że to jest kloc, którego będę odcudzał, jak widzicie. Tu ma być wszystko, jakby tu nie ma być wody, co nie? To jest w ogóle taka dupna tama. Mi się ostatnio tego nie chciało robić, ale zrobiłem to i to. Później będę teraz odcudzał to i no i tak lecimy do samego dołu, aż jeszcze tutaj będę robił podłogę. W sensie, wiecie, ta podłoga później będzie cała taka, ale na razie ją zrobiłem taką, żeby chociaż była ta podłoga. Tu sobie przepalałem moje gąbki, bo byłem też w twierdzy podwodnej, tak, to świątynia podwodna, wiecie o co chodzi. Więc tak to mniej więcej wygląda. No byłem w twierdzy podwodnej świątyni, zdobyłem sobie dwie gąbeczki i odsudzałem to. Dużo surowca trzeba było mieć, no ale tak to bywa. Mamy tutaj 8 gold bloków, no w sensie wiecie, te 15 bloków to jest takie. W sensie jakbym tam farmił z godzinę, myślę, żebym miał z 2 staki, myślę, bloków. Bo teraz, nie wiem, farmiłem może 15, nie, no dobra, to nie miałbym 2 staki. Ale pokażmy wam, pokażemy, nie wiem, nieważne, nevermind. Pokażę wam, co się zmieniło w farmie, bo troszkę się zmieniło. Tak więc to wygląda. Tu się respią świnki nasze pane. No i tu jest system sortowujący. Nieważne, wiecie. Wpiszcie sobie na YouTube, jak chcecie mieć taki system, który wam był. Golden nuggety, tutaj złote sztabki. No i tu wam wywala cały syf. I dałoby się zrobić tak, że jeżeli wykryje na przykład, że w droperze jest item, to że wam to wywala. Tylko mi się tego nie chciało robić jeszcze. Na razie tylko system sortowania. W sensie wiecie, ja mogę po prostu to wziąć i sobie wywalić do tam. Tylko wiecie. No bo po co w sumie mi co innego. I stąd mam zerowy level, bo robiłem na wszystko mending. I na butach potrzebowałem 33 level. Więc tak to wygląda. No możemy sobie tutaj ubijać. Jak widzicie, wszystko poleci do hopperów. Sobie wszystko ładnie sortuje się. O, 9 level XD. No, także tak to mniej więcej wygląda, no i zaraz powinny się już pojawiać. No nie, sztabki nie, ale... No co jest? Czemu się nic nie pojawia? Przecież powinno coś być. Tu jest... Tu akurat ma być jeden. Dobra, weźmy sobie te dwie sztabki. O, widzicie? Pojawiło się tam, widzicie? Pojawia się. Po czasie, ale to chwilka i jest. Więc wiecie, trochę by się ubiło tych pigmenów i ten... I by się miało dosyć fajne rzeczy. Typu beacon cały. Wtedy już bym, wiecie, jakbym szybko znał tego, diamenty.
znajdywał. Po pierwsze, a po drugie ten. No chyba, nie, dobra, nieważne. Powiedziałem to, co chciałem. Ale rymy dzikie. No i 15 level i w ogóle miałem 50. Nie wiem, czy mówiłem, jak się powtórzyłem. Powtórzyłem to, sorry. Dobra, ubijamy. 17 level. No mi się teraz tutaj nie chce farmić. Jakby mi się chciało, to może by mi się chciało. Dobra, bierzemy to. No i co? Mniej więcej tyle się chyba zmieniło, odkąd nie widzieliście. No, netherrightowy set. A właśnie, nie widzieliście całego netherrightowego seta, bo ja go dzisiaj robiłem. No, także jest netherrightowy set. Tu się... O, 3 perły! To jest tak, jak się looting ma. To się teraz przeteleportujemy perłami do... Patrzcie na to. Ginę to będzie śmiesznie, ale w sumie czemu by nie? XD, ale to jest fajne. Bo wiecie, perły na 1.16 działają inaczej niż na 1.8, więc na przykład mogę sobie zrobić cyk. Dobra, to już mi dało damage, ale ten. Ale na przykład mogę sobie zrobić cyk. O, dobra. W sumie trochę te perły damage'a biorą. Troszkę, dobra. Zróbmy sobie troszkę tego, zróbmy sobie bloczki. Mamy 17 bloków, więc zbieramy staka, albo 2,5 staka, bo trzeba mieć, żeby full beacon był. Więc trzeba sobie uzbierać trochę. Troszkę było mi potrzebne do mojej drugiej bazy, bo właściwie to jest ta druga baza. Nie będę wam na odcinku tego robił, porąbało mnie trochę. Ale ale co mogę w sumie zrobić? Na pewno ja bym się chciał trochę zająć jeszcze wizualnie tym miejscem. Bo dużo mi tutaj po prostu się popsuło, a chciałem, żeby to miejsce kiedyś było ładne, żeby to była moja baza, no ale wyszło inaczej. I w sumie nie dziwię się, bo ta baza nie jest taka idealna, jaką bym chciał. A tam już sobie fajnie wszystko zrobimy, w tamtym miejscu. No i co, no tak się prezentuje moja baza. Możemy tutaj w sumie... Nie no, myślę, że tu chyba nic nie będziemy kombinować. No, to wygląda tak, jak chciałbym chyba, żeby wyglądało. Ewentualnie ja bym zrobił już jakiś park kiedyś, wiecie? Na tej polanie na przykład bym zrobił... Albo możemy jakąś budowlę dzisiaj zrobić, poczekajcie. W sumie to jest ciekawy pomysł, bo ja teraz tak na spontanie bym to wymyślił. Ale patrzcie, na przykład zbudowalibyśmy jakąś świątynię taką. XD. O, albo byśmy zbudowali lajka, nie? Na przykład. Nie, może nie lajka, ale no patrzcie, na przykład wziąłbym... kurde, nie wiem, co by tutaj zrobić, wiecie? No niby jest dużo pomysłów, ale jednak jest mało pomysłów, wiecie? Dobra, wiecie co? Chyba dzisiaj nie zrobimy budowli. Ile trwa ten odcinek? 8 minut. W sensie, wiecie, ja nie miałem zbytnio pomysłu na ten odcinek. W ogóle tu mam XD, taki fajny dach. Więc tak. Tak to chyba wygląda, wiecie? Ten mój świat. Czekajcie, bo może jeszcze bym coś wam pokazał, czego nie widzieliście. No nie wiem. Co, jakąś drugą... O, możemy w sumie się dachem tej wieży zająć przy okazji. Więc jeżeli ktoś nie jest zainteresowany dachem wieży, bo mnie on wkurza, na przykład jest brzydki, to możecie sobie iść już. To już nie dla was odcineczek. Dziękuję za 8 minut oglądania. Nie no, a tak serio to możecie oglądnąć do końca. Ogarniemy sobie teraz dach. Tutaj. O Jezu, ale te fajerwerki są mocne. Znaczy, wiecie, ten dach ogólnie jest ok. A, właśnie, przecież tu można to teraz ogarnąć zaraz. Dobra, to zaraz sobie to ogarniemy. Tylko wiecie... O kurde, wpadłem na pomysł. O Jezu, spadłem. Jakim jest... ten. Zrobimy sobie tak. Ogarniemy sobie przede wszystkim wejście tutaj, bo ta wieża już mnie powoli irytuje, że ona taka niedokończona jest, że trochę, wiecie... Trochę się zrobiło rzeczy na niej i później się po prostu była, nie? Więc sobie zrobimy jakieś, kurde, przetworzymy ją, bo ona coraz mi się mniej podoba. Ja bym zrobił po prostu cyk, rozwalił to. Wszędzie tutaj rozwalił. Cyk. I po prostu zrobimy sobie szklany ten. Skocznie szklaną, coś takiego, patrzcie. Coś takiego, nie? I będzie się po szkole chodzić po prostu. Nie wiem, no według mnie to może być, nie? Coś takiego. No w sensie w skoczniach czegoś takiego nie ma, ale u mnie będzie XD. O, proszę bardzo. Nie, no dobra, weź to rozwal. Teraz okej? Chyba teraz okej, co nie? Tu kiedyś by się zrobiło może wodę tutaj. Ale zobaczymy, wiecie? No i teraz sobie pójdziemy tutaj. Ogarnijmy sobie to, żeby tutaj było jakieś... Żeby się fajnie skakało przede wszystkim. O, proszę bardzo.
Rozwalmy to tutaj. Tylko żeby to. Nie wiem, czy to ma być takie równe. Ale jak miałoby być równe, no to w sumie. No nie dzisiaj chyba. W ogóle ja mam tu fortunę? Nie mam. To czemu tak często mi leci. No w sumie, wiecie, na speedrunach fajnie jakby z gravelu leciał flint, a na przykład jak już na survivalu gracie, to tego flinta milion leci. To jest najgorsze. Dobra, rozwalmy jeszcze tutaj to. To rozwalmy, bo tutaj jest trochę za... Trochę źle. O, idealne słowo. Idealne określenie na to. Troszkę zły teren. Rozwalmy jeszcze to i będzie git. Cyk. No i co ja mogę powiedzieć? No tak się prezentuje. Jeszcze trzeba ten syf posprzątać i będzie git. Cyk. Ale to leci. W ogóle miałem pomysł kiedyś zbudować sobie dom z cegły, ale... Bo teraz widzę tutaj glinę. A tak w sumie wam powiem... Może byśmy w sumie zbudowali taką zapasową chatkę starą. A to może w następnym odcinku, wiecie? Jak uzbieram sobie glinę. I wtedy możemy zbudować... Bo ten odcinek, no nie oszukujmy się, nie jest ciekawy. Po prostu tutaj sobie ogarniam teraz na luzaku, tak jak na live w sumie trochę. No teren skoku. O kurde, to trzeba poprawić, bo to brzydko to trochę wygląda. Cyk, tu sobie rozwalmy to. Jeszcze raz, tak. No i myślę, że właśnie w następnym odcinku ogarniemy sobie taką może chatkę właśnie glinianą. I postaram się w następnym odcinku, nie, tak za dwa odcinki już pokazać wam gotową bazę podwodną. W sensie jeszcze tam nie będzie pewnie skrzynek i wszystkiego. Bo chciałbym wam to pokazać tylko i wyłącznie... bym chciał pokazać, jak to będzie wyglądało. Później, nie no, później i tak będziecie i tak widzieć to. Ale wiecie, chciałbym wam... Po prostu pokazać cały efekt, a tak to byście musieli dłużej czekać, więc po prostu wam to pokażę tak. Dobra, rozwalmy te dwa klocki, bo brzydko wyglądają. Tu można trochę zaokrąglić. No i pięknie, tak to może wyglądać. To może tak dziwnie trochę wygląda, ale jest okej. Okay. To rozwalmy, bo też mi się to nie podobało nigdy, że zaraz na krawędź skoczę. Okej, okay. Nie, to jednak bym, żeby tego nie było widać, coś takiego. No i urośnie sobie trawa i będzie git, tylko jeszcze trzeba by było to wejście fajne zrobić. No trochę takie średnie. Cyk, cyk, połączmy to. Okej. Okay. Rozwalmy to bardziej, tak? Żeby to dało się tu wejść, nie? O, coś takiego. No to już lepiej wygląda, nie? No i tu się wchodzi, będzie się skakać. W sensie, dobra, sprawdźmy. Tu się kiedyś zrobi wszystko. W ogóle, ja pierdzielę. Dobra, weźcie. Weź. Ja tu będę po prostu se fajerwerkami robił. Mogłem w sumie tu windę wodą zrobić, ale to już mniejsza. Ale nie, winda wodna dla nubków jest. Dobra. Znaczy, nie do końca, ale ten, wiecie. W skoczniach po co windę wodną robić? Dobra, tak to wygląda. No i co? Można wykonać skok testowy. Ała. Dobra, nieważne. Zbierzmy ten syf. No i co? Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że oglądaliście ten odcinek do końca. Jeżeli tak, no to jesteś prawdziwym widzem. Zostaw łapkę w górę, subika z dzwonkiem, bo bardzo dużo tego osób nie robi. Powiem wam dokładnie procentowo, ile w następnym odcinku. Chyba, o ile nie zapomnę. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Do następnego. Elo! Jo, 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 jo. Albo dobra, zdejmę. Elo! Jo, 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 jo.